No, jesteśmy już przy 60. Tu mam tego węża. Tu mam, na to założę, bo będzie mi tutaj łatwiej. Zresztą to jest chyba to do kiprowania przyczepy. Nie pamiętam, ale tak mi się wydaje, że to jest właśnie ten kiper przyczepy, a to jest... co to jest? No też chyba przyczepa, ja wiem co to jest, czy o tym dwa. Nie wiem, do tego montuję i tyle. No i w każdym razie tak, tu kupiłem, widzicie, ja sobie przygotowałem zestawy. I zaraz będę to wszystko skręcał. Czyli najpierw, ponieważ tutaj ten nypel się on tutaj nie przyda, ponieważ jak ja dobrze podejrzewałem, że to jest 22, to jest 22. Więc to może kiedyś do czegoś innego. Tu możemy, słuchajcie, założyć od razu kolano. Możesz ty. I to w tym momencie będzie tak przychodzić. O, jakoś tak, po prostu sobie to ustawimy. Zaraz to wszystko skręcę, pokażę wam jak to wygląda. No i już zestaw zrobiony. Teraz widzicie, tutaj mi pasowało z węża na 22 kolano, mufa tutaj 22 na 22, i złącze bezpośrednio tutaj do podnośnika. I właściwie co mi to przeszkadza, także mieliście rację, po jakieś tam rozdzielacze i tak dalej, po co to, ile to wkręcić, wykręcić, w czymże problem. Najgorsze, najważniejsze w tej chwili, w tym wszystkim, to będzie to, czy tur zadziała, bo to jest podstawa. Słuchajcie, tam po prostu może jeszcze, nie wiem, powietrze, przecież tutaj nie, tu jest pusty ten wąż, więc czy to po prostu trzeba będzie odpowietrzyć, zaraz się wszystko okaże, zobaczymy. Tymczasem ja tutaj to przykręcę. O, damy go tutaj jeszcze do góry. Teraz na zgaszonym ciągniku. No i jest. To na razie tutaj zostawię. Nie będzie przeszkadzało chyba. Klucze mogą się przydać. To są ważne rzeczy. Takie rzeczy warto mieć, ale to zaraz je wrzucę tam gdzieś do skrzynki czy coś. A tymczasem słuchajcie. O ty kurde. On się wyrąbał. A tymczasem odpalimy bryczkę. Gdzie ten kluczyk? Nigdy nie wiadomo, gdzie jest klucz od 60. No i ciekawe, czy co to będzie. Kurczę, blade lincepki. Przecież pompę trzeba włączyć. No nogą? Tu trzeba też na biegu. Trzeba będzie to ruszyć. Tak jak tam, w tamtej. Znowu kurde ten zamek.
drzwi. Dobra, odkręcę ten zamek i wbiję to inaczej, bo tu biegi wchodzą, tylko ten zamek widzę, że nie działa ten jeden. Idę po klucz. No słuchajcie, dotarłem. O kurczak. Nie, tędy nie wejdę, na tą przyczepę muszę tu. Bo będzie potrzebna. O kurde. Ostra jak pierun. No i wiatr, słuchajcie, wieje tak paskudnie. Paskudnie wieje, ale widzicie to? Ładne, nie? No mi też się podoba. W każdym razie tak. Będziemy rozładowywać przyczepę. Zobaczymy, co to będzie. No, mam nadzieję, że widać. Może tak będzie, no. Rękawiczki. Bo mówię, ta jest... Ta lina jest taka ostra. Spróbujemy to dźwignąć. Zobaczymy, czy się podniesie, czy nie będzie chciało się podnieść. Widzicie, żeby łańcuchy od przyczepy. A tam też jest chyba. Nie. Tu by się przydało jakiś ten bolec taki, nie? Przez tego. Tutaj to za ucho w ten sposób i będzie łatwo, chyba że na ramię to podnieść. Bo można też tak to podnieść. O! Aha, bo tu może być za nisko. O ty kurna. Nie, tutaj nie. Tu będzie lepiej. Tyle tylko, żeby... O, dobra. Podniosę do góry, to go tutaj chwyci. Tu go chwyci i powinno być git. Dobra, teraz trzeba jeszcze sprawdzić. To są łańcuchy od brony. Tu jest łańcuch od przyczepy. Tam jest od przyczepy. Nie powinno się nic stać. Dobra, schodzimy. O! No i próbujemy. Zobaczymy, na ile ten patent... Kurczę, blady patent.
widać. Nigdy nie przechodź pod turem. Nigdy nie przechodź pod ramieniem ładowarki. Ani koparki, ani nic pod żadnym takim elementem. Tutaj. No i co teraz? Tutaj. No nic, będą kombinacje. Pomyśleć. No słuchajcie, było ciężko, musiałem tutaj zrzucić bronę na kultywator, na dziś mam dość. Podsumowując, operacja się udała, pacjent nie wytrzymał, bo ona mi się tak splątała tutaj, poszła na ciągnik, no i całe szczęście, że nowej maski nie kupiłem, ale to wezmę jakiś kombinerki, młotek, podegnę i będzie gitara. No bo to było tak splątane, słuchajcie, że naprawdę był poważny problem.
No i tutaj przy okazji te deski się troszeczkę rozmontowały z tej przyczepy, ale to nie ma tragedii, bo mówię, to jest wszystko remont, także jest fantastico. O, sześć ty. No, przynajmniej żeby nie opadło. Także tutaj taka szkoda trochę wyszła i też fajno, że widzicie, no we wszystkim trzeba widzieć coś dobrego, zawsze tak jest. Jak ktoś jest pesymistą i nie uda się, nie da rady, to tak, to nie ma co gadać nawet, bo to człowiek w taki sposób będzie siedział i tylko narzekał całe życie. A tu trzeba po prostu coś robić i tyle. Także udało mi się to zdjąć. Jutro wezmę, nie wiem czy też turem to zrobię, czy nie. Czy może tą żółtą. Ale w każdym razie tak, tur się sprawdził, to jest punkt pierwszy. Punkt drugi to w momencie, i tu chyba rzeczywiście byłby potrzebny rozdzielacz, bo jak ja puszczę tą wajchę od kipru, to on mi idzie na dół, a rozdzielacz pewnie by go zatkał i go trzymał na tej wysokości. Także to jest bardzo duży minus tego rozwiązania, które zastosowałem. Poza tym, no co, działa, funkcjonuje i to jest najważniejsze. Kierownica. Kierownicą kręci się ciężko, ale dużo, dużo łatwiej niż w ciapku, muszę powiedzieć. Także to jest też taka informacja. Poza tym co? No, poukładamy jutro te maszyny, zobaczymy co i jak. Bo tu mogę przecież zaczepić sobie spokojnie, słuchajcie, żółtą. Wynieść to, potem podjechać z tej strony, zaczepić bronę, podnieść ją, wyjechać. Potem kultywatorem i wszystko jest jak trzeba. Dobra. To tyle na dzisiaj, z dzisiejszej akcji. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!